Którym krajem można skolonizować najszybciej obie Ameryki? Czy to Portugalia? Czy to może jednak Anglia? Albo Francja? Może jednak Kastylia? Nie, to jest Moskwa. A realnie Rosja, która najłatwiej powstaje z Moskwy. I w tym odcinku parę rzeczy mnie zaskoczyło. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, co potrafi zrobić Portugalia i jakiego potwora stworzyć do 1500 roku jako kolonizator, zostawcie 1500 łapek, a robimy Brazylię pod 1500 deva przed 1500 rokiem. Co prawda miałem już podobny odcinek z Rosji kolonizującej Ameryki, ale od tego czasu wiele się zmieniło. Jako Moskwa nasze idee skupiają się głównie na podboju pomocy w podboju i późniejszym nawracaniu terytoriów i szykowaniu się pod utworzenie Rosji. W tym celu potrzebujemy kilku prowincji oraz niestety 10 technologii administracyjnej. Na starcie posiadamy małego swarma, 5 wasali, każdy po kilka tysięcy wojska i będą nam bardzo przydatni podczas pierwszych wojen. A te jesteśmy w stanie praktycznie toczyć już od samego początku dzięki naszym misjom, które najpierw skupiają się na inwazji na Nowogród, potem trochę te misje oleje, zaatakuje Szwecję i kraje nadbałtyckie, żeby zintegrować ten handel, co nam da niezłego kopa finansowego. Naszą wiarą jest prawosławie, która dzięki swoim bonusom za patriarchat oraz ikonom jest jedną z najmocniejszych religii w grze obecnie. Nasza początkowa forma rządów też jest całkiem niezła, ale będzie jeszcze bardziej przekoksana. Od samego początku też mamy możliwość wpływania na autonomię w naszych prowincjach, na zmniejszanie postępu buntowników oraz na dostawanie praktycznie darmowego wojska w postaci specjalnych jednostek moskiewskich, co na późniejszym etapie rozgrywki w połączeniu z profesjonalizmem wysokim może powodować, że będziecie dostawali po prostu darmowy manpower co kilka lat. Moskwą utrzymujemy fokus na punktach administracyjnych, będziemy ich sporo potrzebowali. Nasz władca pierwszy nie jest za dobry, ale jego dziedzic już jak najbardziej tak, więc trzeba pamiętać, że jak dorośnie, trzeba pozbyć się naszego obecnego wielkiego księcia. Jeżeli idzie o przywileje, tutaj standardowo najpierw rozdaję tańszych doradców, następnie u bojarów biorę Strong Duchies oraz Supremacy Over the Crown. Kolejny etap to już branie dodatkowych punktów militarnych, administracyjnych oraz dyplomatycznych. Następnie dewujemy jeden punkt, dopełniamy punkty militarne, do których mi brakło kraulandców, sprzedajemy naszą ziemię, mając bonus do burgersów, dewujemy kolejny raz prowincję, jeden punkt i następnie znowu odbieramy ziemię. Przez co mamy 5% kraulandców i tylko 20% autonomii na miesiąc. Na naszych rywali na pewno bierzemy Nowogród, pierwsza wojna i tak będzie z tym krajem. Kolejnym naszym rywalem będzie Litwa, która za chwilę wpadnie pod Unię, zazwyczaj pod Polskę i w tym momencie dostajemy darmowe punkty za Eclipse Enemy i następnie jeszcze bierzemy Denmark, który będzie naszym kolejnym celem. U kozaków jeszcze możemy rozdać kozak self-governance, żeby podnieść ich zadowolenie. Jako prawosławie mamy unikalną mechanikę patriarchów, których możemy przydzielić niestety tylko w prowincjach, które mają więcej niż 20 developmentu i wszystkie są nawrócone na prawosławie. Dodaje nam 5% patriarch authority, a przy 100% dostaniemy naprawdę przepotężne bonusy, takie jak dodatkowy manpower, a za 10% patriarch authority możemy wykupić ikony, które też są mega mocne. Dobra, tyle słowem wstępu o Moskwie. A teraz przejdźmy do pierwszej fazy naszego planu. Najłatwiej najechać Nowogród, dostając klejmy z misji. Potrzebujemy za to mieć 100% naszego wojska, czyli go trzeba dorekrutować 10 tysięcy. No idealną sytuacją będzie dorekrutowanie tych 9 tysięcy wojska najemnego. Będą nam przydatni podczas na przykład oblegania jakichś fortec i 1000 wojska normalnego. Jeżeli uważacie, że was nie stać na to, jak tylko wam się zrobi wojsko, kliknijcie misję, możecie skasować najemne. Naszym największym przeciwnikiem na samym początku rozgrywki będzie Polska, dlatego spróbuję dostać z nimi sojusz, bo jeszcze mamy jedno miejsce. Jeżeli nam się uda, spróbuję ukraść też Zakon Krzyżacki, zwłaszcza Gdańsk, ale to wszystko zależy od dalszych etapów naszej rozgrywki i jak szybko zajdzie Unia. Znakomicie! Czas rozpocząć inwazję na Nowogród! Naszym celem będzie po prostu Nowogród. Dodatkowo jeszcze może podbijemy Riazań. Może będziemy mieli szansę, że nasz władca zginie, więc jak najszybciej Riazań też z wojny wyjmijmy. Naszym wasalom nie ustawiajmy fokusa, niech idą i zajmują wszystko jak leci. To jest raczej jedna z tych łatwych wojen. A
i jak przewidywałem, zazwyczaj Litwa wpada pod Polskę bardzo szybko. Jako że Nowogród dał gwarancję niepodległości Twerowi, będę chciał tu pewnego exploita wam pokazać, więc robię claimy na Twer. Riazan jest za duży, żeby go zjeść na inną wojnę bez wzywania sojuszników, więc no, zabieramy prawie wszystkie jego prowincje, tak żeby go odciąć od reszty. I bierzemy następujące prowincje. Nie opłaca się odcinać Nowogrodu od Szwedów, te prowincje są i tak mało warte. Koniecznie bierzemy 330 golda, co jest kapem, ile może nam Nowogród dać. Mamy 1 sierpnia, co jest też super ważne. Zabieramy prowincje, atakujemy day one. Fair. Jak widzicie, nic się nie ruszyło. Nowogród znowu jest w wojnie. Dziękuję. Zdobyczne prowincje centralizujemy, żeby mieć mniejszą overextensję i żeby płacić mniej punktów za dewowanie tego. O, jak miło. Chociaż nie będzie nam to potrzebne zbytnio, ale szykujemy się do ataku na Livonian Order, więc zaczynamy budować siatkę szpiegowską na nim. Bardzo szybko lecimy z drugim Carpet Siege'em po całym terytorium Nowogrodu. W zasadzie bitwy to jedyne, które są toczone, to pomiędzy Nowogrodem a moimi wasalami. Ja żadnej nie stoczyłem. No i zobaczcie, znowu możemy wziąć 330 golda. Jeżeli nic nie ruszaliście, nie klikaliście tego minusa, zobaczcie, maksimum to 200 golda. Ja mam wciąż 330 i tyle dostaniemy na koniec tego peace deala. Dodatkowo biorę wojenne reparacje i humiliata. Jeżeli by wam zależało na krótszym okresie, no to możecie nie brać humiliata, ja tam go chcę. I w ten sposób pozbywam się Nowogrodu z wojny. Na tych terytoriach pozostałych nie za bardzo mi zależy. Zjadam Fer oraz Odoiv z jednego Cassius Belli. Te terytoria zaraz przekażę Rostowowi, no tylko je sobie wezmę. W tych podbojach nawet 5% Crownlandsów nam wpadło. Całkiem fajnie. Resztę terytoriów od razu korujemy. Bierzemy sojusz z Polską, a Nowogród przestał być naszym rywalem. Trzeba znaleźć dwóch nowych, to niech to będzie Kazań i Złota Orda. Fort w Moskwie raczej kasujemy, nie będzie nam potrzebny przy dalszej rozgrywce. Dodatkowo to jest przecież prowincja Grasslandsy, tylko rzeka. Obok mamy fort w Mozajsku, który będzie nas bronił. Oraz w przyszłości przestawimy fort z Riazaniu gdzieś tutaj na północ, do Władimiru, przez co Moskwa będzie totalnie broniona. I fort w Oce też pewnie postawimy. Teraz mamy chwilę na złapanie oddechu, jakieś 5 lat i dopiero wchodzimy w zakon krzyżacki. Tym bardziej, że ma sojusz z Czechami. Będziemy potrzebowali anektować Rostow oraz Jarosław, czy jakkolwiek się to wymawia, więc też poprawiajmy relacje z tymi dwoma wasalami. Do utworzenia Rosji będzie nam to konieczne. Oraz szykujmy curry favors, a nuż Polska nam pomoże w nadchodzącej wojnie. Zapomniałem totalnie o Yearly Patriarch Authority, który jest tak ważny na krajach prawosławnych. No nic, mam te 5 lat straty. Jak fajnie się ta misja łączy z naszymi celami. Bunciki! Uwielbiam tu pokazywanie, gdzie się pojawią kolejne bunty. Nikt ich się nie spodziewa. Atakujemy Livonię. Naszym celem będzie zdobycie oczywiście właściwych prowincji. Wzywamy osobno zakon krzyżacki, więc będą Czechy w tej wojnie. Nie wzywamy Rygi, bo tej wojny byśmy nie wygrali. I Polski na ten moment też nie wzywamy. Mamy na to 2 lata i postaramy się wygrać tą wojnę albo w 2 lata, albo wezwę Polskę. Potrzebuję całej linii brzegowej, aż do Gdańska od zakonu krzyżackiego. Pozostałych prowincji nie za bardzo. Tak czy siak, żeby to zrobić, muszę zdobyć te 3 fortece. A to będzie upierdliwe. Bo nie mam żadnego generała z Siege'em. Nie trafił mi się, pechowo. Możemy też zaatakować w sumie Czechów. Tutaj mamy tylko 2 fortece do zdobycia i wtedy wyjąć ich z wojny. Co też nie jest aż takie głupie. No i lecą nasze wojska na Czechy, przez Litwę, przez Polskę. A Czechy, zobaczcie, przez zakon pójdą gdzieś tutaj. I ja liczę na to, że będą tutaj właśnie siedzieli na tych naszych fortach. Local defensiveness podpalam. A nuż, tak nasza wojna przebiegnie. I z tego co widzę, mamy do czynienia z wojną... jakąś dziwną wojną. Wojną... która jest mi na rękę? No to rozpoczynamy wyścig, kto kogo pierwszy będzie okupował. Czy oni mnie? No to Czechy robią papa z tej wojny, czyli byłem pierwszy. Ale i tak zaraz padną te fortece. Dobra, okupuję wszystkie fortece ja, więc raczej nie zdobędzie tego Polska. Dla bezpieczeństwa zaraz tutaj wrzucę wojsko. Możemy wezwać Polskę do tej wojny. Zawsze coś tam pomoże. Na przykład w odbiciu moich własnych prowincji. No, zacząłem sprawdzać, kto nam będzie w koalicję wchodził, więc zaczynam poprawiać relacje z tymi krajami. Na Moskwie tylko i wyłącznie manpower, jak na większości krajów, jako drugi tier reformy. No, moment, w którym mamy Austrię nawet w koalicji, no to myślę, że trzeba jednak odpuścić te prowincje. Zaatakujemy ich za te parę lat.
ale nasz główny cel wojny mamy. Wypuszczamy dodatkowo tutaj wasala Gdańsk, któremu przekazuję te wszystkie prowincje, a ja się teraz szykuję do zjedzenia dwóch moich wasali. Instytucję chyba wprowadzę w Wladimir. Tula byłaby lepsza, co prawda, no ale nie mam jej zdobytej. A już nie mam co czekać. No i możemy aż w 30 naszych prowincjach, czyli chyba wszystkich, zniszczyć autonomię o 10 punktów. Naprawdę, to jest jedna z lepszych opcji, jakie można robić na Rosji, bawiąc się też sprzedażą ziemi. Tuż przed anektowaniem naszych wasali, no, pozjadałem ich sobie. No i pięknie, era odkryć. Tutaj weźmiemy dwa, które będą nam potrzebne. Transfer Subject oraz agresywna ekspansja. Na tym on biorę agresywną ekspansję, a Transfer Subject wpali nam za chwilę. No i nasze idee. Do tego buildu, który tutaj wam będę proponował, warto się zastanowić nad pierwszym wyborem. Albo ilościowe, jeżeli chcecie dużo manpowera, dużo wojska, albo Trade Ideas, jeżeli potrzebujecie pieniędzy. Mi się wydaje, że będę potrzebował więcej pieniędzy, więc wezmę je jako pierwsze. Jako drugie polecimy religijne. Jako trzecie polecimy Exploration Ideas, tylko do trzeciego poziomu. Następnie je skasuję i najprawdopodobniej pójdą ilościowe lub administracyjne. To jeszcze będzie zależne od poziomu naszego gatheringu za jakiś czas. Czas rozpocząć naszą drugą wojnę z Nowogrodem, a wojnę samą w sobie bardzo szybko kończymy. Tule zjadamy, raczej nie będę je wykorzystywał do resetowania trusa, nie jest to konieczne podczas wojen z Nowogrodem. Skończył nam się też okres pokoju z Livonian Orderem, więc postaram się zdobyć te trzy prowincje, tym bardziej, że widzę, że Dania też ich atakuje. Jakim cudem duńska flota przegrywa? Ech, znowu poprawianie relacji, żeby w koalicję nie weszli. No ale dzięki Danii chyba znalazłem sposób na obejście tego. Livonia staje się naszym wasalem i będziemy mogli na Reconquest Cassius Belli stoczyć wojnę z Danią. Tylko jak tu wciągnąć do tego Polskę? Rygę korujemy, nie przekazujemy. Będę chciał tu przenieść stolicę naszą handlową. Potrzebuję troszeczkę więcej gatheringu, więc tym razem ziemi nie sprzedaję, ale tak czy siak ją odzyskuję. No już zaczynamy całkiem nieźle zarabiać jako Moskwa, a jeszcze lepiej będziemy zarabiali, jak tylko przeniesiemy nasz handel do Bałtyku. Rozwijamy centra handlowe, tylko wcześniej je trzeba zdewować o 1-2 punkty. Raczej trójek oprócz Moskwy robić nie będę, bo nie chcę mi się tego totalnie dewować. Nie no, fajnych mogę mieć już tylko i wyłącznie rywali. No Polski na pewno nie zrobię rywalem. Atakuję Kazań. Naszym celem będzie głównie tutaj złoto, jak i złoto. Trzecia reforma to zawsze praktycznie autonomia. No i mamy to Transfer Subject. I tak słusznie się domyślacie, że chcę przejąć Norwegię. Kończymy w następujący sposób. Tych terytoriów nie ma sensu podbijać, dopóki tak czy siak nie będziemy mieli idei religijnych. Strasznie ciężko to będzie potem nawrócić. Atakujemy Złotą Ordę. Jeszcze nie wiem, czy wezwę Polskę do tego. Naszym celem będą głównie pieniądze oraz trzy prowincje. Pierwszy raz widzę taką misję na plądrowanie prowincji. Bum, 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 bije się z hordą na płaskim, a tak czy siak poczuła on na nasz szum. Bo mam przewagę trzech technologii i ona umiera, tralala. No dobra, nie będę więcej śpiewał, bo wiem, że nie umiem. W sumie przydałaby mi się jeszcze jedna armia, więc wezmę sobie 10 regimentów stresli ze spawnie. Do czyszczenia tego wszystkiego, co tutaj nam łazi, bo to chodzi takimi małymi stakami, a nie chcę tracić prosperity na moich prowincjach. Nawet brak morali, stack wipe, więc tutaj to jest nam jak najbardziej na rękę, żeby chodzić taką armią gdzieś tutaj. Karpet siege'ujemy Krym, oby wyszedł z wojny, bo mi się go nie chce oblegać. No i easy, skarbiec rośnie. I możemy zaatakować Danię. Polska nam pomoże. Fajnie. Tylko pozbądźmy się tych rebelsów gdzieś tam, bo mam kilka zbliżających się buntów, a nie chcę mi się tym zajmować podczas wojny z Danią. Pieniędzy, jak słusznie zauważyliście, za bardzo nie wydaję. Nie potrzebuję budynków handlowych w innych prowincjach niż tych, które będą dotyczyły Bałtyku i tutaj będę wstawiał te budynki handlowe. Ale znowu, gdzieś tutaj w Nowogrodzie nie jest nam to za bardzo konieczne. Mamy też nie za bardzo takie dobre prowincje, no 10 golda, 0,1 i tak dalej, to jest tak mało opłacalne, więc tyle postawiałem, więcej nie będę stawiał. Całą resztę pieniędzy oszczędzam na card house'y, które będą musiały być we wszystkich naszych prowincjach. No to lecimy w wojnę z Danią. Na razie to taka wojna pozycyjna, moi wasale biegają, okupują prowincje. Cofam moje wojsko, żeby obronić granic Polski, bo ta jak zwykle nie umie sama obronić Poznania. W naszej prowincji ze złotem przyszłym zmieniamy religię na prawosławną. Nie wiem, czy nam się to przyda, czy jeszcze zdążę zrobić kolonię,
ale weźmy ten bonus. A wbiłem się tutaj w Szwedów i Norwegów, a tutaj duńskie wojsko leci. No nic, przegrywamy bitwę. Uciekamy! Ten widok popełniającego samobójstwa wojska litewskiego. Jaka fajna reforma. Po prostu uwielbiam, jak w tego typu wojnie Polska lata raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. Aaaa! No i mamy to. Jedna prowincja odbita, War Reparation oraz cała Norwegia na subjecta. Gdańsk ma 31%, my 11%, więc to już nam daje prawie 50%. Czyli jeszcze jedna wojna chyba o terytoria szwedzkie i dopiero wtedy przeniesiemy nasz handel. Tymczasem robimy misję na stepy. Ale raczej nie będę z niej korzystał. Mając taki income, to ja już chyba mogę sobie pozwolić na dwójkowych doradców, więc też przejdźmy na takowych. Chociaż nie, militarnego nie potrzebuję dwójkowego. Fokus muszę zmienić na punkty dyplomatyczne i weźmiemy trójkowego w takim razie za 9 golda. Dyplomatyczne dlatego, że jesteśmy mocno zacofani w dyplomatycznych technologiach i jeszcze mamy problem, bo na dziesiątce będziemy potrzebowali mieć oszczędzone przynajmniej ten 1000 punktów dyplomatycznych. No zaatakujmy na Humiliatka z Uzbeli. Uzbek. Patrzcie, ile złota mi tu wpadnie. O, typowo. Lecę oblegać fortecę i kończę wojnę. Carpet Seed złotej ordy. Oby sypnęła trochę więcej złota niż zwykle. I mamy to. Zemsta za moje jest tak wajpowane. O nie. To kometa! Ale przynajmniej bitwa wygrana. Anihilujemy po kolei uzbeckie armie. No, przynajmniej mam nadzieję, że będzie po kolei. Obyśmy dali radę, bo mi się nie... akurat morale weszły. Jaki fuks totalny. Nie no, miażdżą mnie. Mimo jednego punktu przewagi w moralach. Ach, trudno. A ja mam tylko tyle pieniążka da. Słabo. O, sukcesja burgundzka. Czas na wojnę. Austrii i Francji. Ciekawe, kto to wygra. Nasza baszkirska kopalnia złota jest gotowa. Serio. Przewidywalne. Dobra, mamy pieniądze. Humiliata raczej mi się nie uda zdobyć. Ale hajsy są, to najważniejsze. Idziemy oszczędzać manpower. Po moich wojnach kasa musi się zgadzać. Ach, ta Polska upierdliwa. Niech im będzie. Chyba mnie stać na pomoc Polsce. Walona Austria, no nie. Deus vult. Wreszcie. We Francji? Naprawdę? Protestanci? Ale moja przejebane Francja? Cholera, jak się nazywała tutajsza prowincja? Reykjavik? Reykjavik, okej, okay, no to tą prowincję bierzemy. Reykjavik od zawsze był przystankiem moskiewskim. No to czas wreszcie wydać oszczędzone pieniądze. Budujemy karthausy wszędzie, gdzie się da, wszędzie! Ej, nawet pieniądze się jeszcze nie skończyły. Tak, dobrze zauważyliście. Osman zaatakował Polskę, jakąś durną prowincję. Więc jej bronimy! Ja nie wiem, co ten Osman robi, on tu chodzi. Traci manpower. Mi to nie przeszkadza. No tak sobie po prostu chodzi. 69 lat! Śmieszne! Haha! Ta genialna Polska i jej genialne sposoby na tracenie manpowera. No to kradniemy mapy od Portugalii. No kto zdobył Carogród? No kto? No oczywiście, że ja. Ale i Polska i tak nie zakończy w tym momencie tej wojny. XD! Victory! Ale zobaczcie te liczby! Co tu się wydarzyło? Dobra, po zabudowaniu się karthausami spadło mi o 200 gaweringu wszystko. Norwegii zabrałem jeszcze tą jedną prowincję, żeby zrobić klejmy na Szkocję, żeby ją zaatakować i mieć granicę przyszłości z Anglią. Siłą rzeczy, jeżeli będziemy mieli wszystko w Amerykach, no to Anglia jako zbieracz naszego handlu bardzo nam się przyda. Czemu to kurna tak płonie? Dobra, jak są budynki do gaweringu, to będę chciał zwiększyć limit naszego wojska. Gdzie się da, ile tych budynków nam wejdzie. Jakby co, to cały czas mam odpaloną ikonę na koszty developmentu. Teraz właśnie ją odnawiałem. I o tym zapomniałem wam powiedzieć, że na 20 lat możemy wszystkie te ikony co jakiś czas sobie brać za 10% Patriarch Authority. Dość opłacalne. Norwegię nawróciłem na naszą religię. Tak samo będę teraz ją nawracał. No, żeby tutaj dopełnić sobie te rzeczy, bo nie wiem, czy nie będę musiał odpalić złotej ery za chwilę. Gdańsk mi sprzedaje kolonializm? Okej! Okay. Form Russian Nation! No i to robimy. Tak, chcę mieć nowe ambicje i tradycje. Bardzo mi na tym zależy. I tutaj wziąłem kolejne idee eksploracyjne. I myślę, że jednak odpalę tą złotą erę, żeby mieć wszystko o 10% taniej. Zawsze na propsie, więc płacimy tylko 353 punkty. I też o 10% taniej nasz
kosztuje robienie kolonii syberyjskich, co w sumie sobie też porobię. Nie, nie porobię. Najpierw to zróbmy. W sumie i tak potrzebuję jeszcze podbić tutaj przynajmniej te dwie prowincje, żeby mieć chociaż jedną w Azji. Nasz government został zmieniony na carat i zobaczcie, dodatkowy manpower, 250 punktów governingu, zmniejszona autonomia, absolutyzm. Kocham to! Musimy dobudować ze dwa karaki do zbliżającej się wojny oraz troszeczkę kok, bo będziemy się desantowali za chwilę w Szkocji. To tak trzeba pobudować to, a mam mało manpowera, znaczy sailorsów. Ale w sumie tu mogę budować, o. Lećmy odkrywać Ameryki. Kończymy sprawę nowogrodzką. Wyrąbiście! Kościół anglikański się pojawił. Anglia za darmo do podbicia. Narodziła nam się księżniczka Anna Rurikowicz. Desant na Szkocję! Myślę, że Religious War nam się przyda. Ja pierdziele! To wszystko jest skolonizowane! What the fuck? Ja walę. 6 punktów mi brakuje. Rosyjski przyczółek w Szkocji został ustanowiony. No ale to dobrze. Teraz mamy zasięg kolonialny. Możemy zaatakować którąś z tych nacji i skoro tutaj mamy 520 coś, no to myślę, że spokojnie możemy zaatakować którąś z tych nacji, żeby ustanowić naszą nową stolicę w danym regionie. No tylko trzeba wybrać jakiś dobry trade goods, jak żelazo czy nasza fajka tabako. I z tego co widzę, fajnie będzie mieć stolicę w żelazie, żeby mieć jeszcze tańsze rekrutowanie wojska. Na Rosji kumulowanie tego kosztu jest mega opłacalne. No to czas na wojenkę. Tak, bez Cassius Belli. Czekajcie, za Time of Trouble chyba coś było dobrego. Romanowów na tron nam to wprowadzi. W sumie, czemuż by nie? Czas wypowiedzieć jeszcze kolejną wojnę. Od Uzbeków będziemy potrzebowali jednej prowincji. Albo dwóch w zasadzie, więc lecimy na show superiority Cassius Belli, tylko widzę, że nie przy tej granicy jestem. Weźmy jeszcze dodatkowe pieniądze od okolicznych hord, bo czemuż by nie. I mam nadzieję, że będę już w stanie jeszcze Ajam został. Upierdliwy kraj. Żeby nie przedłużać, skończyłem tylko za te dwie prowincje. Ta jest w Europie, bo to jest ostatnia Uralska, a tutaj już mamy Azję i jest to nasza jedyna prowincja w Azji. Dziwne, że nie mogę tutaj brać tych wszystkich prowincji, jakbym chciał. No niech będzie, no weźmiemy tutaj z żelazem. Jeszcze się nie zgodzą? No to trudno. A znowu okorować mogę, jakie to głupie! Przy czym mogę okorować tutaj tylko i wyłącznie 4 prowincje. Piąta zakłada nam kolonię, czyli mamy stolica, jedna obok, druga obok i ta tutaj, żebym mógł zrobić kolonię chyba też. Tych dwóch na razie nie korujemy. I to też już powoduje, że możemy skancelować tą ideę. Możemy też wybrać, tak jak mówiłem, już którąś koloną, albo ilościowe, albo administracyjne. I ja wezmę ilościowe dla tańszego wojska, bo na razie gathering kapa mamy dużego. I mamy Time of Trouble się nam wydarzyło i teraz, żeby to przestało, musi mieć stabilność przynajmniej na plus 1. No to super. Overextensja, no to czekamy na okorowanko. 6, 2, 4, ale zobaczcie na te minusy! Wygnaj go! Trochę tych buntów mi się pojawiło. Trzeba wszystkie poczyścić teraz. W sumie to niepotrzebne mi to Time of Trouble było, biorę to tylko z ciekawości. Pewnie mi to opóźni postęp jakiś czas, ale to zobaczymy. No i mamy to! Bierzemy 100 punktów administracyjnych. Nie no, zbijam się. No tu mamy dynastię Romanowów na tronie. 5, 4, 5, 18 lat. Czego chcieć więcej? No i teraz przenosimy naszą stolicę w pierwszej kolejności tutaj, do jedynej naszej azjatyckiej prowincji. No i nie wiem czemu, ale musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, bo nie mogę przenieść stolicy. Musieliśmy Sibir wypuścić jako naszego wasala. Ale jesteśmy, ale mamy odgrodzoną stolicę. Oh my god, kto to budował? Ach, jeszcze 377 punktów. Okej, chyba nie pokazywałem jeszcze rosyjskich idei. Core creation cost, dodatkowy manpower, mniejsza agresywna ekspansja i właśnie możliwość kolonizowania Syberii, którą tutaj już sobie kolonizuję bardzo powoli, a za chwilę będziemy kolonizowali Amerykę, no przynajmniej to co zostało do kolonizacji tam. Tylko musimy przenieść jeszcze stolicę. I mamy to. Przenosimy naszą stolicę do Nowego Świata. Czyli tak, Maryland i to jest chyba gdzieś tutaj Waszyngton jest. Bo tak się nazywa ten region Maryland, gdzie jest Waszyngton. Development od razu z pozostałych prowincji przenoszę do naszej stolicy.
bo jest tutaj rzeczywiście gigantyczny. W gratisie dostajemy piękny napis Russian Russia, to jest najbardziej rosyjska Rosja. W sumie fajnie byłoby jeszcze go mieć na Syberię, no ale trudno, nie będziemy mieli. Czas poszerzać nasze granice, gdzie się tylko da. Ten moment, kiedy sobie próbujesz przypomnieć, dlaczego nagle straciłeś 20 dukatów? O co chodzi? Debilu, przeniosłeś stolicę do Ameryki, czyli musisz z powrotem przenieść ją sobie do Bałtyku. Znaczy handlową, tak jak znowu to zrobiłem. Nie zapominajcie o takich. No to czas rozpocząć nasze święte wojny w okolicy. Będziemy zjadali zawsze główny cel, resztę white peace'owali, inaczej będziemy płacili dość dużo punktów dyplomatycznych. Większość tych nacji tutaj ma trzeci poziom technologii, czasem jakaś piątka się zdarzy, czwórka. No ale my mamy 11. Niech was nie kuszą te niezmierzone bogactwa, które tutaj można zdobywać. White peace'ujmy wszystko. Ło cholera, ile to kosztuje wszystko? Ha! Któż by się spodziewał? Bang! Chyba dużo kościołów zdobyłem, że ta misja mi się odpaliła. O kurka, dobre to jest. To ja to biorę. Permanentne claimy. Okej, wiem, że 50 punktów Patriarch Authority, ale to się tak szybko zdobywa obecnie, że... tylko kretynie, tych darpiew dewa chcesz stamtąd zabrać. No przecież. Inaczej na Gaveringu nie wyrobię. Coś widzę, że już to nie jest takie fajne podbijanie Rosją. No nic to, ale zrobię sobie rosyjskie USA. Jak nic. Prestiż za nawracanie nam się zdecydowanie przyda. I właśnie takich doradców mi było potrzeba. Poszerzamy nasze granice, poszerzamy. Słuchaj, tak z ciekawości, mam teraz 1040 developmentu. Zobaczymy, ile będziemy mieli później. Bez szans. Jaka fajna flaga. WTF, od kiedy te syberyjskie kolonie kosztują maintenance? Nigdy tak nie było. Chyba paradoks coś popsuł ponownie. Mnóstwo małych wojen prowadzimy, ale postępy są znaczne. Tylko nie będę pokazywał każdej wojny. Dobra, już wiem. Ja płacę tylko za te dwie. To zostały w Europie. Nie zapominamy oczywiście o budynkach do Gaveringu na nowo podbitych terytoriach. Jej, koniec koalicji po wojnie. Rośnie nasza Rosja, jak ten napis tutaj skacze, co wygradą wojnę. Wydaje mi się też, że zmienili linię brzegową. Strasznie duże nacje tutaj są. 82, 100, 60, 68, no dobra, to już są mniejsze, ale tutaj miałem przed chwilą 140 jedną nację. O, tutaj mam do kolonizacji dalej. Wyjebiście. Kree, 105, 89, strasznie to jest duże. O, zaczyna to jakoś wyglądać. I dotarliśmy do równin środkowoamerykańskich. Czas zajechać kolonie. Zobaczcie, Hiszpania sobie tu chodzi, czyści, a ja to wszystko nie przejmę. Co ja podbiłem właśnie? Oh my god, to było przez przypadek. Mój napis się kurczy. Wreszcie czas na wbijanie się w Meksyk i kopalnie złota. Jest ich tu chyba 15. Dobra, muszę przyznać, że sensowniejsze byłoby się jednak chyba wbicie w Amerykę Południową, bo mniej jest tych nacji, tutaj moglibyśmy lepiej ten Siberian Frontier wykorzystać. Ale i tak jestem zadowolony z tej podbojów Ameryki. Masakra, zapomniałem, że mam instytucje do wprowadzenia. Zobaczcie, 31%. I w ogóle żadnej technologii nie musiałem wprowadzać. Ile ja tutaj musiałem mieć ahead of time wszystkiego? No, wprowadzamy administracyjną. I tutaj będziemy mieli pewien problem, bo chcę polecieć jednak administrative ideas, żeby dostać to core creation cost zmniejszone. Więc myślę, że chwilowo się wstrzymam z podbojami, dopóki nie zrobię tych dwóch pierwszych rozwinięć. Wstrzyma się z podbojami, powiedział, mając trzy wojny naraz. Jej! No, szkoda, ale 2500 dukatów w piechotą nie chodzi. Powoli też już wycofuję nasze edykty wszystkie. Zaczynam najpierw od zmniejszenia kosztów doradców o te 25%, żeby mieć absolutyzm za te kilkanaście lat. Najlepiej to wycofywać od razu po tym, jak sprzedajecie ziemię. Wtedy macie zawsze zwiększoną lojalność. I lecimy. Coal creation cost zmniejszony. Mój ulubiony state na świecie. Meksyk. Same prowincje ze złotem. Jak tutaj pusto jest. Naprawdę mógłbym się jednak wbijać w Amerykę Południową. A napis rośnie. No to czas brać się za Wielką Brytanię i zdobywanie tego regionu dla nas i naszej siły handlu w przyszłości. Bij Brytyjczyka! Bum, bum, bum. Ale mamy przewagę w moralach. Wyjebiście. Łatwa wojna. Niestety wziąłem północne tereny, bo innych za bardzo bym dużo nie mógł brać. Więc wolałem brać te w pierwszej kolejności, żeby mieć łatwy teren do kontrolowania. Weźmiemy więcej w kolejnych wojnach. No a ta WB jest całkiem spora. No, trochę tego tutaj mamy. Mogę mieć 378 tysięczną armię. Dużo nowych najemników.
Już nie wiem, co jest gorsze, podbijanie tych dużych blobów, czy podbijanie tych małych blobów. Aż mi psycha siada od tych podbojów i tych wojen na każdej stronie. To jest jakaś masakra. Co ja chciałem tu zrobić? Bo jedna wojna to za mało. WTF, co to jest hajda? Ładny kolor. Dobra, dam serduszko temu, kto to przeczyta prawidłowo. Co? No i to nam się już bardzo ładnie prezentuje. Został tylko ten cypelek do podbicia i parę pomniejszych badziewi. 4200 deva? Tu jest 3000 developmentów w tych prowincjach? What the fuck? Ja nie chcę wiedzieć, ile ja bym tu zarabiał, jak ja bym miał tutaj wszędzie state'y porobione. To są jakieś ogromne liczby. A tak, to mam taką bidną tą Rosję, przez to, że mam rozdzielony handel. Teraz bym ewentualnie podbijał dalej Szwecję, Danię i Wielką Brytanię i w przeciągu kolejnych 50 lat byśmy tutaj potroili nasz income. Albo nawet i do 1000 golda doszli.